Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 22 stycznia 2018 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Przejęcie kredytu za wynagrodzeniem nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie przejemcy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2018 roku, w sytuacji gdy przejemca przejmuje dług wynikający z umowy kredytowej, a zatem będzie zobowiązany na tej podstawie do spłaty pozostałej części kredytu, nie uzyskuje przychodu, bowiem w tej samej wysokości, kwocie, będzie zobowiązany do spłaty tego kredytu. Zastosowanie w takim przypadku będzie miał artykuł 12 ust. 4 punkt 1 ustawy CIT. Należy wskazać, iż zaprezentowane w omawianym wyroku stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest potwierdzeniem kształtującej się linii orzeczniczej NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie. Sprzedaż towarów przez syndyka poza VAT. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w wyroku z dnia 18 stycznia 2018 roku sprzedaż przez syndyka towarów objętych spisem z natury po upływie 12 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez upadłego podatnika nie podlega VAT. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych, że w transakcji sprzedaży podatnik wystąpi w roli podatnika VAT, a dostawę towarów należy opodatkować na zasadach ogólnych. W ocenie WSA sprzedaż po upływie 12 miesięcy od zakończenia działalności powoduje, że sprzedawany towar staje się majątkiem prywatnym upadłego podatnika, który już nie zamierza wykonywać czynności opodatkowanych. Dostawa towarów pozostałych po remanencie będzie zatem poza VAT. Zwrot kosztów uzyskania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 roku po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy z tytułu wypłacanego mu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych. W wyroku tym wskazano, że przychód pracowniczy występuje m.in. wtedy, gdy świadczenia zostały spełnione w interesie pracownika. Jeżeli więc pracownicy otrzymują zwrot kosztów użytkowania przez nich własnego samochodu do celów działalności spółki, w takiej sytuacji nie można więc mówić o świadczeniu w interesie pracownika, który zwiększałby jego aktywa. Projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Nowy projekt ustawy dotyczący specjalnych stref ekonomicznych zakłada utworzenie terytorium SSE na terenie całego kraju, co umożliwi lokowanie inwestycji w dowolnym wybranym przez inwestora miejscu. Ponadto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej będzie wydawane na określony czas od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji i parametrów inwestycji. Nowe przepisy zakładają również obowiązek obliczania wyniku podatkowego dla każdego zezwolenia oddzielnie, co dla wielu przedsiębiorców działających w SSE może być znacznym utrudnieniem, szczególnie że obowiązek ma dotyczyć także przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na dotychczasowych zasadach. Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę nie stanowi kosztu dla pracodawcy. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 17 stycznia bieżącego roku wypłata przez spółkę świadczenia na rzecz pracownika w celu zabezpieczenia się spółki przed przyszłymi roszczeniami tego pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem zapisów umowy społecznej oraz wypłata na rzecz innego pracownika odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy CIT nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Celem poniesionych przez spółkę wydatków na rzecz byłych już pracowników było zaspokojenie ich roszczenia w zakresie odszkodowania związanego z rozwiązaniem stosunku pracy, a nie uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.